Cześć, z tej strony Bartosz z Paranormal TV. Dzisiaj bardzo fajny temat, przyda się na pewno wielu osobom, które startują i są młode i otwierają firmy, ale nie tylko młodym osobom. Przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą zaistnieć na rynku i nie mają pomysłów, jak to zrobić. Przedstawię Wam dzisiaj 29 pomysłów na lokalną reklamę w internecie oraz lokalnie poza internetem. Niektóre punkty są płatne, ale większość jest darmowa i na tym się właśnie skupiłem, by nie specjalnie obciążać Wasz budżet na tą reklamę. Przechodząc do rzeczy, żeby Was nie przynudzać za bardzo, najważniejsze co w tych czasach jest, to bycie w internecie, czyli tak naprawdę strona internetowa. Według mnie jest to punkt naprawdę mega konieczny. Wiele osób uważa się i do tego podchodzi tak, że nie potrzebują strony internetowej, mają gdzieś tam biznes, na przykład siłownie lub inne takie właśnie salony fryzjerskie i klienci do nich przychodzą, no to po co im ta strona internetowa? No tylko, że niektórzy na przykład nie zobaczą oferty w internecie, a ludzie są dość wygodni w tych czasach i wolą na szybko sprawdzić i przeglądać, co tam mają do zaoferowania. Wtedy otwierają właśnie stronę internetową, czyli coś, czego nie macie, tak? Dodatkowo dodam tutaj, że jeżeli chodzi o stronę internetową, nie zalecałbym otwierania jej na darmowych, prawie darmowych platformach do robienia stron internetowych. Nie będę tutaj wymieniał z nazw, ale chodzi tutaj o takie dość znane w sumie w internecie platformy, na których oferują założenie strony internetowej, gdzie możecie ustawić kilka paneli, wstawić baner, logo, kilka słów o sobie i jakieś dane kontaktowe. Wszystko fajnie, do tego dostajecie powiedzmy wsparcie SEO, tak zwane, w cudzysłowie wsparcie, bo to jest jak dla mnie śmieszne. Będąc dzisiaj na tym branży SEO, wiem o tym dość sporo i te kilka opcji, które tam Wam pozwolą wpisać, żeby gdzieś zaistnieć w wyszukiwarce za Google, bo SEO sprowadza się do optymalizacji strony pod wyszukiwarkę, tak żeby Was potem odnaleźć. Nie wystarczy Wam te kilka opcji i napotkacie po pewnym czasie problemy z tym, że tą stronę tak będziecie musieli przenieść i zbudować na nowo, bo po pierwsze tak, z tych darmowych platform tej strony się przenieść nie da od jeden do jednego. Musicie cały szablon zbudować od zera i tak dalej, więc jest to dość problematyczne. Zalecałbym tutaj od razu zainwestowanie w stronę internetową, jak również później w SEO u jakiej firmy. Wiele firm obecnie oferuje, te usługi są połączone w ofercie i myślę, że to się fajnie sprawdza. Dodatkowo dodam, że takie stronki nie są mega drogie i tutaj nie potrzeba wydawać milionów złotych, żeby całą stronę internetową stworzyć, bo oczywiście w przypadku kilku branż, bo na przykład salony fryzjerskie, no nie wiem, warsztaty samochodowe i jakieś małe sklepy nie potrzebują kosmicznych pieniędzy. W przypadku sklepów, nie wiem, sprzedających odzież i tak dalej, na stworzenie takiego mini sklepu z 20 produktami wystarczy Wam 2000 zł plus budżet na reklamę internetową później. Przy czym na przykład w przypadku zwykłego salonu fryzjerskiego myślę, że już stronki za 1000 zł to jest takie minimum, które trzeba zainwestować. Dodatkowo do tego dochodzi domena. Pierwszy rok macie ją praktycznie za darmo w większości firm. Do zarejestrowania po roku płacicie tam 120 zł brutto. Więc po roku i tak na tą domenę zarobicie. Serwer tak naprawdę w przypadku takich, nie wiem, salonów fryzjerskich właśnie zostając przy tym, czy warsztatów samochodowych wystarczy, no nie będę tutaj też wymieniał nazw hostingów, żeby nie było, aczkolwiek 40-60 zł za rok są takie serwery. Sam mam tam na jednym takim właśnie stronę internetową i nie potrzebuję do tego ani złotówki więcej. Działa to wszystko cały rok, jest stabilne. Strona świetuje się o każdej porze dnia i nocy i w zasadzie awarii to nie było jeszcze nigdy, więc nie potrzeba wydawać za serwery 300 zł miesięcznie, a takie też się zdarzają, bo one nie robią nic więcej dla tej stronki niż te tańsze. Takie to już, no kurczę, przy jakiejś mega, nie wiem, jakbyście mieli portal, nie wiem, z wideo, które zajmuje kilkaset giga i ogląda go tysiące internautów, to spoko, to wtedy rozumiem, to jest bardzo zasobożerne i wtedy się opłaca. Ale do wyświetlenia kilku grafik niekoniecznie. Przechodząc dalej do następnego punktu, czyli właśnie pozycjonowania stron www, od razu połączyłem ten drugi punkt z pierwszym, z tego względu, że pozycjonowanie w tych czasach jest bardzo ważne i myślę, że jest to
Najlepszy sposób na dotarcie do klienta. Tysiące internetów codziennie wypisuję w Google i poszukuję firm, nie tylko firm, ale również masy innych rzeczy tak naprawdę. Więc pozycjonowanie polega w skrócie na tym, że jak wpisujecie Hydraulik Kraków, to ta strona wcześniej czy później pojawi się wasza pierwsza, a nie konkurencji. W przypadku pozycjonowania lokalnego nie potrzeba mega dużego budżetu. Minimalny budżet miesięczny, myślę, jest w przypadku mniejszych miast w granicach 300-500 zł dla takich właśnie salonów fryzjerskich, warsztatów samochodowych i tak dalej. Tam konkurencji nie ma mega dużej, bo zwykle to jest 5 salonów fryzjerskich, które może dwa się reklamują, tak? W przypadku dużych miast budżet jest no nieco niestety większy. W przypadku na przykład fotografów zaczyna się od 1000 zł miesięcznie i skąd ta cena się bierze? Tam pozycjonuje się na przykład 50 fotografów, którzy też istnieją już x lat w internecie, mają wyrobioną tą stronę, marka ma wyrobioną stronę w ogóle i po prostu no przebicie jest ciężej niż tutaj, więc trzeba zainwestować dużo więcej pieniędzy, bo wymaga to więcej nakładów pracy. Pozycjonowanie lokalne to między innymi właśnie Hydraulik Kraków z opiskiem miast po prostu lub nie wiem, usługi hydrauliczne Kraków, coś tego typu. Widziałem też pozycjonowanie na przykład na konkretne dzielnice Krakowa. Szczerze mówiąc, nie widzę sensu kompletnie i jak dla mnie firmy, które to robią, nabijają inne firmy w butelkę. Nie będę tutaj też wymieniał nazw firm, bo to nie o to wchodzi w tym filmiku, aczkolwiek to jest marnowanie budżetu reklamowego i nie polega na niczym innym jak na przez tą firmę, jak na wystawieniu faktur za nic. Bo to są tak proste słowa kluczowe, że oni je ustawią gdzieś na stronie internetowej i po prostu po tygodniu ona się pojawi na pierwszych miejscach i wam napiszą, że się narobili. A w sumie się nie narobili wcale. Oczywiście teraz pewnie dostanę milion łapek w dół, bo to pewnie niektóre firmy zaboli, ale takie są fakty. Przechodząc dalej, Google AdWords to jest bardzo fajny sposób na to, żeby zaistnieć w wyszukiwarce Google'a, zanim pozycjonowanie zacznie działać, bo zapomniałem dodać, pozycjonowanie wymaga czasu. Minimalny czas dla lokalnych firm, myślę, to jest 1,5 miesiąca dla takiej małej miejscowości. W przypadku większych, właśnie Kraków, Warszawa, może to trwać pół roku, rok i tak naprawdę firmy, które obiecują wam złote góry po 2 tygodniach za 50 zł miesięcznie albo nie, 200 zł za pozycjonowanie, no to jest jakiś fake dla mnie i to jest oszustwo, bo to niestety tak nie działa. To trzeba powiedzieć wprost. Jeśli chodzi o Google AdWords, dostajecie dodatkowo od Google'a kupon na 200 zł, po wpłaceniu 100 zł macie wtedy budżetu 300 zł na reklamę. Dobrze jest targetowana reklama. W przypadku właśnie takich usług lokalnych świetnie się sprawdza. Za 300 zł możecie wygenerować około, żeby was nie skłamać, 100 do 150 to jest, myślę, tak w porywach kliknięć i to nie są kliknięcia puste, nietrafione, jak to inaczej określić. Po prostu chodzi o to, że jak ktoś wpisuje w wyszukiwarce Hydraulik Kraków, to przed naturalnymi wynikami pojawiają się takie trzy pozycje, które są płatne i z reguły internauci klikają w pierwsze w te właśnie płatne pozycje i wtedy za niewielki koszt, bo tak naprawdę taki koszt kliknięcia kosztuje od 50 do może 2 zł, zależy w sumie od miejscowości, ustawienia i wszystkiego innych tam parametrów. Aczkolwiek 100 kliknięć to 100 potencjalnych klientów zainteresowanych ofertą. W tą reklamę nie klika ktoś, kto na przykład chce kupić bułki, a nagle wskakuje mu reklama hydraulika, no bo to właśnie nie o to w tym chodzi, nie jest to reklama robiona na oślep, tylko do konkretnego odbiorcy. Oczywiście tam w przypadku Google AdWords zalecałbym też zastosowanie remarketingu, czyli coś takiego, że jak reklama pojawi się wam pierwszy raz i wam się wyświetli, znaczy nie wam, tylko klientom w zasadzie, to ci klienci za jakiś czas tą reklamę ujrzą ponownie na jakichś innych portalach, bo jest coś takiego jak cookies w przeglądarce i po prostu zbieranie danych w internecie i te narzędzia do reklamy wiedzą o tym, że czego poszukiwaliście kiedyś i mogę wam to zaserwować za jakiś czas ponownie. Niekoniecznie zobaczycie to za dzień, dwa, ale na przykład za tydzień, za miesiąc. Tak naprawdę to wszystko zależy od ustawień i ciężko mi tutaj podać jakieś konkretne okresy czasu, aczkolwiek to się świetnie sprawdza, bo to jest o tyle dobre, że już wiecie, że ten klient był tym zainteresowany, z jakiegoś powodu tego szukał. Może nie spodobał mu się wtedy budżet, postanowił uzbierać sumę i wrócić się ponownie na jakieś filmy, więc wtedy
ma takie małe przypomnienie o waszej firmie, że takie coś kiedyś oferowaliście i oferujecie dalej. To tak najprostszym językiem staram wam się tutaj to opowiedzieć. Darmowy wpis na mapach Google to też jest bardzo fajny sposób zaistnienia lokalnych firm i dziwię się, że wiele firm z tego nie korzysta. I tutaj co ważne dodam, że ten wpis jest zawsze darmowy, bo swego czasu były firmy, które robiły w balona ludzi i tak naprawdę wystawiały fakturę 200 zł na przykład za przedłużenie wpisów w mapach Google, który od początku do końca był darmowy, jest i będzie. Przynajmniej nie wiem na ten temat, żeby Google miało zmienić koncepcję tego wpisu. Można tam uzupełnić tytuł, czyli w tytule wpisać na przykład usługi hydrauliczne, hydraulik Kraków, cokolwiek związanego po prostu z czymś, co wykonujecie, tak? Podać tam adres dokładny, lokalizację, ulicę, kod pocztowy, wszystko, telefon. I dodatkowo zamieścić tam zdjęcie na przykład lokalu, nie wiem, produktów i wszystkiego, czego tam odnosi się do waszej firmy. Więc jest to najprostsza i w zasadzie darmowa wizytówka, którą możecie znaleźć już pierwszych klientów, zanim pozycjonowanie zacznie działać i przebijecie się przed konkurencją. Bo mapy Google, co warto dodać, wyświetlają się zawsze w top 10, czyli na pierwszych miejscach w wyszukiwarce. Kolejny punkt to prowadzenie bloga tematycznego i tutaj posłużę się na przykład przykładem fotografów. Można tutaj robić relacje z warsztatów fotograficznych, można wstawiać swoje portfolio, czyli na przykład nie wiem, robicie zdjęcia plenerowe, no to robicie artykuł na przykład fotografia zrealizowana dla kogoś tam, tak? Na przykład możecie tutaj pisać poradniki dla fotografów, dla pasjonatów fotografii. No, pomysłów na content, na taki blog jest cała masa. Trzeba po prostu do tego siąść, pomyśleć. Warto też przeglądać konkurencję. To jest taka mała podpowiedź. Zawsze mam jakieś pomysły podsuną. No i co? Później, jeśli chodzi o tego bloga tematycznego, warto go też pozycjonować, ale o tym nieco szerzej później. Bo to też generuje ruch z tak zwanego drugiego ogona, który później konwertuje w sprzedaż. Prowadzenie grupy na Facebooku. Istnieje już cała masa grup na Facebooku, choć tak naprawdę ja bym nie patrzył na to, czy one istnieją, czy nie istnieją, po prostu je robił. Bo to po pierwsze buduje waszą społeczność, która jest zainteresowana waszą firmą, waszymi produktami, usługami i wszystkim związanym w koło z wami. Po drugie, na innych grupach niekoniecznie zaakceptują wam wpis reklamowy lub innego typu związany z firmą. Nawet jeżeli stricte nie powiecie, że jest to usługa płatna, to nawet jeżeli mogą wam to wyrzucić kompletnie i tyle. Jeszcze dodatkowo was zbanować, więc nigdy już do tej grupy nie wrócicie. Poza tym większość grup facebookowych też jest wymarła trochę i niby mają 30 tysięcy na przykład grupowiczów, aczkolwiek wyświetla im się to może 1000 osób, to jest już dobry wynik. Także budowanie swojej grupy to jest coś, co wam zaowocuje teraz, później i owocować będzie zawsze. Fanpage na Facebooku to kolejny fajny sposób zaistnienia, bo jeżeli nie stać was w pierwotnym okresie na zainwestowanie w stronę internetową, to fanpage sprawdzi się doskonale, można tam stawić zdjęcia, w postach przedstawić ofertę, w zakładce informacje podobnie. I to jak zwykle, znaczy to zawsze było darmowe, jest i będzie. Fanpage to jest coś, co też dużo osób uważa, że nie potrzebuje, aczkolwiek nie wiem w ogóle skąd oni mają takie założenie, tak szczerze mówiąc. Może są po prostu leniami i nie chce im się tego robić, nie wiem. Promowanie postów na fanpage lokalnie to jest kolejny punkt i tutaj nie potrzeba, uwierzcie, mega dużych budżetów. 300 zł na start, na pierwsze kampanie wam wystarczy. Przy czym stargetujcie odpowiednio reklamę, wybierzcie grupę wiekową, wybierzcie zainteresowania, lokalizację, czyli przede wszystkim tą, w której działacie. Zależy tak naprawdę, co oferujecie, bo jeżeli oferujecie, tworzycie na przykład, macie taki przykład, wam podam, dmuchańce, tak? Zabawki jakieś takie, wszystkie atrakcje dmuchane, które gdzieś tam wykorzystuje się na festynach, to może się dość obszernie reklamować. Na przykład jesteście z Małopolski, to reklamuje się to na całą Małopolskę. Jesteście
z Krakowa, no to reklamuje ci na Kraków plus na przykład pobliskie miejscowości. Bo tym się mogą zainteresować osoby z trochę z dalsza. Ty czasami nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to gdzieś przewieźć z jednego punktu do drugiego, tak? Dodatkowo w przypadku niektórych branż warto wybrać sobie zainteresowania innej kategorii, czyli na przykład jest pracownikiem biurowym, interesuje się muzyką, na przykład szacowane zarobki gospodarstwa i tam jest szereg jeszcze innych opcji, jest tego cała lista, także może się zawężać dowolnie te grupy, wtedy takie niskie budżety reklamowe się sprawdzają. Dodatkowo ważne w przypadku reklamy lokalnie na Facebooku jest to, żeby zadbać o odpowiedni baner graficzny, który przyciągnie uwagę i po prostu osoba skłoni się do napisania do Was, bo to, że się wyświetli i gdzieś tam budżet zniknie, no to nie o to chodzi, nie? To chodzi o to, żeby to konwertowało w sprzedaż. Fajnie się to sprowadza, oprócz promowania postów, tutaj dodam takie bonusowo, bo teraz mi to przyszło do głowy, szczerze mówiąc. Zrobienie reklamy lokalnej na czacie. Macie swoich znajomych, wiadomo, zapraszacie ich tam do fanpage'a, bo to jest taki pierwszy krok zbudowania w ogóle pierwszych polubień na fanpage'u. Oprócz znajomych wyświetla się to też ich znajomym i wszystkim, którzy pochodzą z danej miejscowości, bo to przeważnie zależy od ustawień miejscowości, tak? Macie listę czatu, otwiera się komórkę i tam macie, nie wiem, powiedzmy 10 osób, które widzicie na liście pierwszych i gdzieś pomiędzy 5 a 6 miejscem pojawia Wam się mały baner z krótkim tekstem, grafika i to jest właśnie oferta Wasza firmy na przykład, które jak ktoś jak kliknie, no to od razu otworzy im się czat, podobnie jakbyś rozmawiał to z kolegą, tylko że po prostu wtedy z firmą i może do Was od razu napisać i zapytać o cenę, co tam macie do zaoferowania i wszystko. Przygotujcie sobie oczywiście tutaj odpowiednią ofertę, co macie odpisać, tak żeby to miało ręce i nogi i żeby to zachęcało do kupienia, bo tutaj w tym przypadku liczy się odpowiednia rozmowa z klientem. Pozostałe portale społecznościowe typu Instagram, LinkedIn i tego typu, Pinteresty, tak naprawdę jest tego cała masa, chociaż oprócz Facebooka i tych trzech to jeszcze może jest taki czek inny, konkretny, ale skupmy się na tych. To też się fajnie sprawdza. Nikomu się tego za bardzo nie chce robić, aczkolwiek szkoda, bo dużo tracą. Może ten filmik Was motywuje do tego. Aczkolwiek Instagram to tak naprawdę najprostsze narzędzie po Facebooku, jeśli chodzi o taką reklamę w mediach społecznościowych, bo zakładacie sobie konto, wymyślacie login, na przykład jeżeli to jest firma, to najlepiej, żeby ten login brzmiał jak nazwa firmy, tak, lub coś podobnego. W każdym bądź razie nie jakieś tam przypadkowe litery, znaki, liczby i tak dalej, bo to po pierwsze takie konto wygląda po takim loginie jak spam i jakiś bot i w ogóle bym w to nie wszedł. A jeżeli bym nawet dostał od Was powiadomienie, to tym bardziej bym w to nie wszedł, bo po prostu wiem, że to jest jakieś coś lipnego. Oprócz tego w przypadku takiej reklamy zadbajcie o dobre jakościowe grafiki, zdjęcia. Tutaj dodam, że grafiki na Instagramie na pewno mają mniejszy zasięg niż zdjęcia na przykład przedstawiające daną osobę, bo inaczej będzie konwertowała grafika na przykład cateringu, gdzie będzie sobie na stole ułożony pięknie zrobiony, przygotowany posiłek, no i to będzie tyle. To osoba konwertuje, nie przyciąga w ogóle uwagi i z reguły użytkownicy Instagrama to odrzucają, bo wiedzą, że to jest reklama. Lepiej konwertują właśnie posty, które są na przykład z osobą. Czyli na przykład trzymam sobie to na jakimś talerzu czy coś. Cokolwiek takiego najprostszego, tak naprawdę Wam teraz podałem przykład. I to na przykład robi duże, większe zasięgi, bo grafiki mają na przykład 50 polubień, 80, to już jest duży sukces. A takie właśnie posty z osobami sięgają 300, 500, kilku tysięcy polubień. No, więc jest różnica i jak już macie inwestować czas w robienie tego, no to zróbmy to z głową razem porządnie, tak? Instagram to też tak naprawdę duże pole do popisu dla lokalnej firmy, bo można nie dość, że wyszukać użytkowników lokalnie, wchodzą w zakładkę lokalizacji i wpisują na przykład Kraków, nie wiem, Jaworzno, Katowice,
dzielnicę Krakowa, bo tam też da się oznaczać dzielnicę, na przykład, nie wiem, Miszczejowice, przecinek Kraków i tak dalej. I to wtedy wsiadają się osoby, które pochodzą z tej miejscowości i można takie właśnie osoby dać im lajka, dać im follow z konta firmowego i wtedy gdzieś ta wasza reklama tej firmy pojawia się non stop na Instagramie. Jest to w zasadzie darmowe, tylko wymaga czasu i chęci do przeklikania tego tak naprawdę, więc dodatkowo no, warto tutaj zadbać o odpowiednią interakcję z użytkownikami. Jeżeli stawiacie posty na swoim firmowym koncie, zawsze odpisujcie osobom. No chyba, że to są jakieś mega boty, no to od razu to kasujcie, bo szkoda robić śmietnik pod postem i w dyskusji, jeżeli to nie wnosi nic konkretnego. Takie posty da się łatwo wyłapać, bo to jest w sumie jednym schematem wszystko pisane. Dodam również, że warto na lokalnych kontach, właśnie wyszukując takie osoby z lokalizacji konkretnych, pisać u nich i komentować też, tylko nie w jakiś spamowy sposób, tylko właśnie mega konkretnie się przyłożyć do tego, bo to też zakonwertuje i po prostu ktoś wejdzie na ten wasz profil, tak? Można tutaj robić różnego rodzaju inne zasięgi, typu, nie wiem, konkursy, zajmujcie się fotografią, no to możecie zrobić konkurs, w którym do wygrania jest na przykład sesja zdjęciowa. No i tam, wiadomo, warunkiem konkursu na przykład może być, nie wiem, polubienie posta, to przede wszystkim skomentowanie, oznaczenie znajomych pod tym postem, na przykład trzech znajomych, więc już ten zasięg idzie po inny kontakt. Dodatkowo może się, warunkiem może być wstawienie postu konkursowego na swojej tablicy, więc ta reklama idzie na konto kogoś prywatnego, który ma na przykład 800 obserwujących, więc to już dociera do 800 osób, które go na co dzień obserwują. I tak dalej, i tak dalej. Sposobów na reklamę na Instagramie jest cała masa. To tylko część. Tak samo posiłkować się tutaj można płatną reklamą przez system Facebook, bo tak naprawdę Instagram obecnie jest połączony z Facebookiem od dłuższego czasu i podobnie to działa jak na Facebooku. Jest jedno narzędzie do tego, tylko zaznaczacie odpowiednie opcje, więc reklama wtedy wyświetla się na Instagramie, a nie na Facebooku. Może jednocześnie na obu portalach. To fajnie się sprawdza w przypadku graficznych banerów. Szczególnie te banery pojawiają się w stories, zarówno w relacjach na Facebooku, jak i na właśnie Instagramie, więc przykładowo oglądacie sobie kilka stories znajomych, nagle wyskakuje wam reklama. No to już wiecie, skąd to się biorę, to właśnie przez system Facebooka. Udzielanie się na forach tematycznych jest to bardzo fajny sposób, tylko nie chodzi tutaj o stricte mega reklamę. Tak, żeby na przykład napisać temat, że posiadacie salon fryzjerski i żeby skorzystali z usług. Bo taki post zostanie skasowany szybciej niż został napisany. Może to brzmi śmiesznie, nie wiem, jakkolwiek, aczkolwiek tak jest i szkoda czasu, bo to w ogóle nie skonwertuje. I o co chodzi w udzielaniu się na forach tematycznych? Zajmujecie się na przykład, zostajemy przy tej fotografii, zajmujecie się fotografią, ktoś mi zadaje jakieś pytanie o fotografii, odpowiedzcie mu sensem, doradźcie mu coś, nie wiem, pyta was o sprzęt fotograficzny, no tym coś tam doradźcie. W sygnaturce możecie, i to jest bezpieczne, i wtedy przynajmniej konto wasze nie zostanie zbanowane, no chyba, że regulamin forum głosi dość dosadnie, że nie można takiej reklamy w sygnaturkę stosować, ale mało kto to robi, raczej są zezwolenia na to. Wtedy gdzieś tam baner w sygnaturce może się umieścić zwykły tekst, numer telefoniczny, cokolwiek i taka osoba może zainteresować się właśnie usługami waszej firmy. Jest to czasochłonne, aczkolwiek ten post, ten wpis zostaje na zawsze, dopóki istnieje, będzie internet, więc to będzie konwertowało nawet za 2 lata na przykład, nie? Jak ktoś wyszukiwa sobie Google jakiegoś pojazdu na temat sprzętu, no to może wyświetlić się akurat post z tego forum. Nikt tego nie przewidzi, aczkolwiek jest to bardzo fajny sposób. Marketing szeptany na forach internetowych i ogólnotematycznych. Bo właśnie są dwa rodzaje for. Tematyczne, czyli branżowe, związane, o których rozmawiamy tylko o fotografii, tylko o motoryzacji. A są też ogólnotematyczne, na których rozmawiamy o milionach tak naprawdę rzeczy. Przyciągają na pewno dużo szerszą rzeszę osób i wchodzi się na nie częściej. Więc to też jest spoko, pod warunkiem, żeby się to wykorzystać. Marketing szeptany i nie zlecajcie tego firmom, które na pewno oferują to za 100 czy 300 zł miesięcznie, bo taki marketing, no, czemu się nie sprawdzi? No, przede wszystkim dlatego, że
ktoś musi przygotować tekst i dyskusję w sumie wywołaną dwoma, trzema, czterema, najlepiej 8, to już jest fajnie wygląda, kontami, które po pierwsze mają historię, czyli zostały założone kilka miesięcy temu, nie dwa dni temu, nie godzinę temu i nie tydzień temu na przykład, bo to są za małe okresy i to widzę, że to jest tylko zrobione pod spam, pod reklamę i to wylatuje. Po drugie, takie konta muszą być zadbane, posiadać awatar, uzupełnione informacje i wszystko, co się da na takich forach internetowych uzupełnić, żeby to wyglądało naturalnie, tak jakby się ty to zarejestrował, a nie jakiś bot, który po prostu wkleja na ślepo posty, tak? Dodatkowo ten tekst musi być z sensem przygotowany, czyli to nie może być: siema, wpadajcie do mojej knajpy, super kawa. No i link do, nie wiem, strony internetowej reklamujący tą kawiarnię czy cokolwiek, no to od razu wyleci z tego forum, bo to wygląda jak spam i reklama, to nie może tak. Najlepiej, jeżeli to jest w formie takiego czegoś jak zadaje się pytanie, czy znacie jakąś lokalną knajpę, bo na przykład będziecie na tydzień we Wrocławiu. No i ktoś tam za jakiś czas poleca tą knajpę. W tym wypadku właśnie waszą, nie? Tylko mówię, to musi być w miarę sensem i tak gdzieś mniej więcej wygląda marketing szeptany. Najprościej w słowach mówiąc, kolejnym punktem jest zostawienie ulotek, wizytówek w lokalnych restauracjach, salonach fryzjerskich. To są miejsca, gdzie tak naprawdę ludzie bywają na co dzień i przychodzi spora część lokalnych odbiorców, więc to fajny sposób. Możecie również się dogadać z takimi salonami fryzjerskimi czy restauracjami w odwrotną stronę. Oni mogą na przykład, jeżeli posiadacie oczywiście jakiś punkt lokalny, gdzie, nie wiem, sklep czy cokolwiek, możecie się dogadać na takiej zasadzie, że u was też zostają wizytówki, tak? No, żeby nie było, że chcecie unieść się reklamę za darmo, no bo pewnie niektórzy się nie zgodzą, niektórzy się zgodzą, no różnie to bywa z ludźmi, ale taka wymiana wspólna, myślę, jest o tyle spoko, że powinni się tutaj zgodzić bez problemu. Kolejnym punktem jest prowadzenie kanału na YouTube. Tutaj już wkraczamy w dużo obszerny zasięg i mimo wszystko jest to bardzo fajne i można to zastosować na wielu branżach, fotografii, warsztatach, tak naprawdę, nie wiem, jesteś autorem książek, no możesz tak, kontentu na YouTube możesz robić miliony pod warunkiem, że się do tego przełożysz. Tutaj kilka porad takich: jeżeli otwierasz kanał na YouTube, to po pierwsze zastanów się odpowiednio na nazwą, nie może być przypadkowa, nie wiem, typu Jasio TV albo no coś takiego się nie sprawdzi, bo to wygląda jakby to robił koleś z gimnazjum, który nakręci dwa filmiki i to będzie koniec. Jeżeli jest to firmowy, to najlepiej nazwą firmy lub jakąś nazwą uniwersalną, branżową, tak? Tutaj kontent może być wszelaki, mogą to być poradniki, mogą to być właśnie relacje z warsztatów, z eventów różnego rodzaju, gdzie bywacie, zlotów, no cała rzesza filmików na różne tematy. Tam gdzieś na przykład na początku tego materiału każdego możecie wpleść swój baner reklamowy. Bo to nie chodzi też mi tutaj stricte o to, żeby założyć kanał, na którym nagracie reklamę wideo, bo mało kto ją oglądnie. Tym bardziej, że tytuł filmiku by musiał się nazywać reklama warsztatu samochodowego z Pcimia Dolnego, a no także to mało kto naprawdę oglądnie i chyba sami rozumie się dlaczego. Baner na początku plus ewentualnie na końcu najlepiej się sprawdzi. Tak samo w opisie pod filmikiem możecie na przykład, bo co ważne, żeby nie niszczyć sobie zasięgów, zadbajcie o opisy pod YouTube'em. YouTube pozwala na 5000 znaków pod każdym filmikiem. Jest to naprawdę dużo. To są, myślę, około 2-3 strony, a 4 tak naprawdę taką czcionką, 14, ale to nie o to chodzi w tym momencie. Bardziej chodzi o zobrazowanie ilości obszernej tekstu, tak? Możecie tam zawrzeć słowa kluczowe i w pierwszych 4 zdaniach zawrzyjcie te najbardziej, które generują lub prawdopodobnie wygenerują wam zasięg. Są do tego odpowiednie narzędzia, którymi to możecie sprawdzić, na przykład Google Planner, Keywords, czy też innego rodzaju zewnętrzne. Niektóre są darmowe, niektóre płatne, więc tutaj nie będę też wymieniał
innych jakichś i polecał, co się sprawdza, co się nie sprawdza, musieli sami to przetestować, żeby nie robić reklamy i antyreklamy, bo niestety na to nie mogę w tym filmiku. I wracając jeszcze do tych filmików z YouTube'a, słowa kluczowe też uzupełnijcie. Nie wiem czemu, ludzie są strasznie leniwi i tak samo jak na przykład na Instagramie widzę, tak samo na YouTubie i na innych gdzie się używa hashtagów. Można je używać jakiejś tam określoną ilość, na przykład na Instagramie jest to 25. Z reguły ludzie używają 6, 7 i tracą tym samym zasięg, bo nie wykorzystują kolejnych możliwości zasięgu pod innymi hashtagami. Co mnie w ogóle dziwi. Tak samo jest na YouTubie. Tam optymalną ilością jest 15 znaków, to jest taki odpowiednia ilość, bo tak naprawdę chyba z tego co pamiętam YouTube pozwala na 25, też podobnie, albo 20, coś koło tego, więc czemu tutaj nie można stosować też tych 20-25, skoro jest taki limit. Testowałem to i tak naprawdę chodzi tutaj o to, że YouTube i Instagram nie wtedy zasięg, jeżeli wykorzysta się maksymalne. Jest to trochę dziwne i może dla niektórych w tym momencie niezrozumiałe, aczkolwiek pośrednia liczba całego limitu jest odpowiednią ilością do tego. Więc tutaj też zastanówcie się nad takimi hashtagami, czy jakie hashtagi po prostu zastosujecie, tak? To mogą być, co może być hashtagiem na przykład na YouTube, to może być tytuł całego filmiku, na przykład 5 sposobów na coś tam, jak zrobić to i tamto, co oznacza coś tam, bo to nie muszą być pojedyncze słowa, na przykład sport, fitness, siłownia, trening, tylko bardziej złożone to też jest hashtagiem i to też fajnie konwertuje. Jeśli chodzi o YouTube'a, co tu jeszcze mogę wam doradzić, warto też komentować, jeżeli już macie to konto firmowe na innych kanałach, pod innymi filmikami, to zawsze buduje zasięg na przyszłość. Może nie zbuduje tego za tydzień, dwa, ale po jakimś czasie zobaczycie tego efekt. Tylko też nie komentujcie emotką dwoma słowami, bo to nie ma sensu. To musi być odniesienie do jakiegoś konkretnego filmiku, najlepiej 2-3 zdania, 5, które super, które po prostu ludzie zauważą. I co tu jeszcze mogę powiedzieć na temat YouTube'a, to, że tytuł jest najważniejszy w generowaniu zasięgu. To, co napiszecie w tytule, wygeneruje wam, myślę, na około 40-60% zasięgu. Przechodząc dalej, dotarcie do influencerów posiadających Instagram, Facebook, blog i wszystkie inne media społecznościowe. Tutaj tych osób są takie portale, nie portale, aplikacje też typu Indahash, Taglife, cokolwiek jeszcze z innych podobnych, które zbierają taką listę osób i po prostu to jest najszybsza droga znalezienia. Można ich też poszukać na grupach facebookowych, bo kilka grup takich jest, gdzie się ogłaszają i po prostu chcą współpracę z różnymi firmami. Dlaczego można tu wykorzystać influencerów? Jest to fajny sposób, tylko trzeba ich odpowiednio wyselekcjonować, bo sporo firm o tym nie wie. Nie liczy się w tych czasach to, że ktoś ma 50 tysięcy followersów, 100 tysięcy, no nie wiem, 20 i w ogóle coś tego typu, bo to są nabite konta sztucznie, kupione lajki, followersy i tutaj polecam kolejne łapy w dół, bo miał dużo osób znienawidzi z Instagrama i influencerzy. No sorry. Czemu o tym mówię? Bo to kolejne niszczenie budżetów niepotrzebnie. Bo takie osoby są obserwowane przez konta duchy tak zwane, bez awatarów, bez postów, bez jakiejkolwiek interakcji wykonywanej na co dzień przez te konta. Dodatkowo są to osoby z różnych lokalizacji typu, nie wiem, Australia, Afryka, Ameryka, cokolwiek, a w sumie konto jest prowadzone w języku polskim od początku do końca, więc w sumie społeczność powinna być polska, no bo ciężko, żeby ktoś zainteresował się
tematem, tak samo jak ja się nie interesuję powiedzmy jakimiś, nie wiem, japońskimi treściami, nie? No bo to nie jest odpowiednie. Jeśli chodzi o kolejny punkt, to w sumie serwisy zakupów grupowych. I serwisy zakupów grupowych, tutaj kilka nazw mogę wymienić, bo typu Groupon, Grouper i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że to fajnie generuje sprzedaż, tylko tam się ciężko dostać, więc musicie przygotować super ofertę, żeby zaakceptowali wam w ogóle konto. Bo każdy chciałby tam nabić, wiadomo, sprzedaż i teraz robiłby się śmietnik, więc na przykład możecie tam, to polega w sumie na tym, że oferujecie coś grupowego, czyli jak się zbierze odpowiednia grupa ilość osób, no to dostają ten produkt taniej, tak? Jest to fajne, w niektórych branżach na pewno w lokalnych jest super. Dużo osób korzysta w przypadku właśnie wycieczek, usług, właśnie na salony fryzjerskie, usługi, nie wiem, związane z siłownią, no z czymkolwiek tak naprawdę innym, co po prostu da się kupić grupowo i jest usługą. Więc co ważne, nie kosztuje to mega dużo, bo to jest właśnie jeden z tych punktów trochę płatnych. Tam biorą prowizję, nie wiem, 10-15% za sprzedaż od sztuki, więc w sumie przy czym zajmują się oni całą logistyką tego tak naprawdę i znalezieniem klienta, więc tak naprawdę biorą grosze w stosunku do tego, co wam oferują, bo oferują wam klienta, do którego jak już złapiecie raz, to możecie zapaść ponownie, bo możecie mówić sobie przypomnienie i tak dalej, i tak dalej. No tak naprawdę zależy, jak prowadzicie sprzedaż, bo jak wysłać przypomnienie klientowi, powiem na samym końcu. Przechodząc dalej, są portale ogłoszeniowe i tutaj istnieje grupa, bo siedzę w tym na co dzień, około 50 do 100 portali takich, powiedzmy. Zależy tak naprawdę, jak to wykorzystacie, bo niektóre są ogólnopolskie, niektóre typowo lokalne i można na nich zamieścić darmowe wpisy. Opcje płatne raczej bym nie stosował, bo niewiele to konwertuje więcej, aczkolwiek opcja darmowa jest o tyle spoko, że zamieszacie ofertę w tytule, plus tam wiadomo, rozpisujecie się dalej pod spodem. To jest szybki sposób na znalezienie klientów. Takimi portalami na pewno są Gumtree, Olix. Jeżeli chcecie taką listę w ogóle tych portali, mogę wam podesłać na maila. Wystarczy do mnie napisać kontakt@bardyt.pl. Zamieszczę ten mail na samym końcu filmiku, więc sobie go potem spiszecie. Przechodząc dalej, katalogi internetowe dla branży. Dawno temu istniało 1000 katalogów internetowych, które służyły do pozycjonowania stron internetowych. Niestety algorytmy trochę się zmieniły i w tych czasach nie wszystkie katalogi są dobre. Niektóre szkodzą stronom internetowym, niektóre nie, więc tutaj zalecałbym to zlecić firmie zewnętrznej. Z tego względu, że oni mają zbudowane odpowiednie bazy. Nie chcę tutaj siebie reklamować, bo też zajmuję się reklamą, aczkolwiek no po prostu najlepiej takie firmy znaleźć z poleceń, bo takie osoby wiedzą, że coś polecają i wiedzą, że to działa, nie? No bo nikt nie poleci czegoś, co tak naprawdę nie działa, no bo po co. Warto tutaj dodatkowo, to też trochę portale ogłoszeniowe, trochę nie, skorzystać z takich portali typu Aleo, Favore, Oferteo. Niektóre są tam opcje płatne, niektóre nie. Podstawowa opcja zrobienia zwykłej wizytówki jest darmowa. Zawsze tam da się zamieścić kilka informacji na temat waszej firmy. Jeżeli znajdzie się budżet, no to zawsze można to na późniejszym etapie dopompować pieniędzmi i rozbudować to, więc tutaj jest to super o tyle, że z tego na co dzień korzysta kilka milionów Polaków.
No tak. Ta liczba pewnie już świecą wam się oczy na samą myśl o sprzedaży. Nie dziwię się, no bo to jest fajne. Wracając do Facebooka, istnieją specjalne grupy, też nazywane na przykład Spotted Kraków, Spotted Wrocław, whatever. W każdym razie chodzi o to, że na nich na przykład w Color Photo, czyli na grafice grupowej, tej wyświetlonej na samej górze, można zamieścić baner reklamowy. Niektóre się zgadzają, niektóre nie. Kosztuje to też różnie, od 30 do 100 zł, nie spotkałem się w sumie drożej. To też zależy od okresu emisji tego, bo miesięczna poniżej 100 nie przejdzie, to na pewno to wam teraz powiem. Takie tygodniowe za 30 zł już można znaleźć i tak naprawdę te grupy mają kilka tysięcy obserwujących. Więc jest to o tyle fajne, że po prostu na start macie lokalnych klientów, którzy zobaczą reklamę. I myślę, że taniej to się już nie da tego na Facebooku puścić. Pojawianie się na targach, w warsztatach z branży jest to kolejny fajny sposób. Zawsze to rodzi nowe kontakty, nowe znajomości, mogą się rozwinąć super współpracę. Tylko tutaj też pamiętajmy o tym, żeby po pierwsze wziąć ze sobą wizytówkę, ulotkę, ewentualnie papier firmowy z rozpisaną ofertą lub w jakiś inny sposób przygotowaną ofertą, które po prostu zaprezentujecie, tak, na takich warsztatach. Tam w zasadzie też na tych warsztatach i targach możecie zrobić swoje stoiska, na których będziecie reprezentowani od początku do końca, lub też możecie sobie po prostu nie robić takiego stoiska, bo z reguły są to opcje płatne, żeby się tam wystawić, ale może się na przykład w rozmowach ze zwykłymi ludźmi gdzieś tam napomnę, że macie taką firmę i zajmujecie się tym i tym. Kolejnym punktem, już 24, więc praktycznie zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że nikt nie zasnął. Pojawienie się na grupach biznesowych typu BN i Polska, i myślę, że jest to o tyle wow dla większości tu oglądających, że mało kto o tej grupie wie. Są to naprawdę mega kozaki biznesowe i no, ludzie posiadający ogromne biznesy i teraz powiecie, kurczę, ale jak ja się mam tam dostać? Można to zrobić z polecenia, jeżeli ktoś was zaprosi do takiej grupy. Można tego poszukać w internecie tak naprawdę, takich osób, które was zaproszą. Nie jest to takie trudne. Ogólnie decyzja o przyjęciu do takiej grupy zależy od tego, czy już ktoś w danej grupie zajmuje się takimi usługami, czy też nie. Bo jeżeli jest na przykład już jakiś fotograf, chociaż to też nie do końca zamyka już drogę innemu fotografowi, bo na przykład jeden fotograf może zajmować się zdjęciami ślubnymi, a drugi na przykład relacjami, nie wiem, z koncertów, eventów, no innym typem po prostu fotografii, tak? No to wtedy może paść decyzja, że was przyjmą do takiej grupy. Grupa jest o tyle fajna, składa się z 30-50 osób i tam panuje taka zasada, że co tydzień istnieją główne spotkania, na których musicie być, plus spotkania dodatkowe, plus jeszcze musicie się zaangażować i wygenerować kilka spotkań w cztery oczy z inną osobą z grupy i podesłać im propozycję możliwości współpracy na przykład z waszymi klientami, bo na przykład jest zapotrzebowanie. Wiecie, że dany klient, chodzi o to, że dany klient ma zapotrzebowanie na fotografię, a wiecie, że w grupie jest osoba, która zajmuje się fotografią, no to podsyłacie mu tą osobę, żeby się skontaktowała. No tak samo on podsyła swoją grupę społeczności do was. I jest o tyle to fajne, że nie ma tygodnia, żeby nie wygenerował sprzedaży. Tam sprzedaż generuje się w kilkuset tysiące złotych miesięcznie. Brzmi to może kosmicznie, ale jest to proste. Naprawdę. Bywałem na takich spotkaniach i wiem, na czym to polega i no, tam macie takie jeszcze, co ważne, 5-minutowe przemówienie, na którym mówicie, jaka to firma, czym się zajmuje, jak długo działa, plus jakieś dodatkowe informacje. No i tak już każdy po kolei wie. Jeżeli jesteście członkami VIP możecie zostawić tam swoje wizytówki w specjalnych takich walizkach, gdzie tam po prostu każdy na spotkaniu nowy przyjęty dostaje waszą wizytówkę plus ci starzy, więc to po prostu ta grupa mega rodzi sprzedaż. Tylko trzeba
się do tego przyłożyć, bo nie tolerują tam ludzi, którzy są leniami i jeżeli chcecie skorzystać, a nic nie dać od ciebie, to nawet nie próbujcie się tam zapisać, bo to kompletnie nie ma sensu. Stworzenie własnego forum branżowego to też jest fajne. Warto takie forum zabezpieczyć przed spamem, żeby właśnie nie było jakichś mega reklam botów i innych dziwnych pseudofirm reklamowych. Warto zrobić odpowiednie tematy, więc najlepiej podpatrzeć konkurencję, jak to ma zrobione. Dodać jakiś dział od siebie, rozkręcić go, niech tam się wypowiadają. Wtedy wasz baner może być na przykład na głównej stronie, wchodzicie, jest tam takie miejsce, powiedzmy też color photo to nazwijmy, tak samo jak na Facebooku to działa, gdzie możecie taki baner wrzucić i może on tam być zawsze. Wtedy widzą go codziennie osoby, które wchodzą, są zainteresowane daną branżą i mogą skorzystać później z waszych usług. Artykuły sponsorowane jest to, jak się łatwo domyślić, punkt płatny i taki fajny w zasadzie, bo też fajnie generuje sprzedaż pod warunkiem, że artykuł jest mega fajnie stworzony i wiemy, gdzie go wrzucamy. Napisanie takiego artykułu sponsorowanego to jest około powiedzmy 200-500 zł. I to już jest suma, która się opłaca dać, bo tańsze artykuły nie. Droższe to już zależy naprawdę, jaki macie budżet, ale nie ma co przeinwestować na starcie, bo to po prostu potem wam się nie zwróci za bardzo. Artykuły sponsorowane są wrzucane na różne blogi tematyczne, więc to też jest konkretna grupa odbiorców, która interesuje się danym tematem, tak? Są wrzucane na portale lokalne, gdzie na przykład na co dzień czyta to społeczność danego miasta, tak? Więc no takie artykuły na pewno się sprawdzają pod warunkiem, że są zrobione z głową. Reklama w lokalnej gazecie jest to raczej taki dodatkowy punkt i w tych czasach nie jest takie to must be, ponieważ reklama w internecie, znaczy w gazecie, jeżeli nie będzie na pierwszej lub drugiej stronie, nie skonwertuje, bo jeżeli to będzie 20-30 strona i to będzie zwykły tekst czarno na białym obok innego czarnego tekstu na białym tle, to się zleje i po prostu w ogóle nie zostanie to odebrane przez internautę, czy internautę, co ja mam, czytelnika jako. Tak w zasadzie reklama, po prostu tekst jako tekst. No. Później mamy jeszcze taki ciekawszy punkt, aczkolwiek to już dla bardziej zaawansowanych osób i dla osób, które chcą na własną rękę zrobić pozycjonowanie strony internetowej, aczkolwiek nie zalecałbym tego testować na swojej firmowej stronie, jeżeli robicie to po raz pierwszy, bo strzelicie sobie w kolano. Chodzi o to, żeby szukać w internecie, jak linkuje się dana konkurencja, czyli wpisać w wyszukiwarce adres konkurencji, czyli na przykład www.warsztatsamochodowy.pl. Wtedy wyskoczy wam podstawowa grupa, lista stron w zasadzie, grupa, lista, na której konkurencja się ogłosiła i możecie spróbować tam zamieścić wpis. Niektóre pewnie będą wpisy darmowe, niektóre nie, ciężko to przewidzieć mi w tym momencie, aczkolwiek jest to poniekąd fajny sposób, no bo skoro oni tam się reklamują, no to czemu my tam mamy nie być, tak? I ostatni punkt, którym właśnie powiedziałem, że opowiem na końcu, to budowanie bazy osób na newsletter, czyli narzędzia, którym możemy wrócić z ofertą za jakiś czas do klienta, który skorzystał z naszej usługi. Jak na przykład zbudować taką grupę na newsletter i tak dalej, o tym szerzej znajdzie się na stronie kierunek-trener.pl, gdzie tam też przygotowałem u kolegi Kuby właśnie taki poradnik. Tam akurat skierowany dla trenerów, aczkolwiek sprawdzi się to też w innych branżach, dlatego właśnie o tym mówię. Znajdziecie tam też moje inne e-booki. Ten również w formie pisemnej, jak właśnie teraz w formie wideo. Jest on darmowy, inne są płatne, także zapraszam.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany i chce zbudować firmę od początku do końca tak, jak powinna być i super reklamę zrobić, ja się z Wami żegnam. Cześć!